20 minut i 50 zł, lecimy! Moim zadaniem jest zmieścić jak najwięcej rzeczy do tego plecaka, a moim planem będzie to, żeby po prostu pójść i wsadzić tam jak najwięcej jedzenia. Ekipa management za to zapłaci. Ja wiem, gdzie ona poszła i ona poszła do sklepu spożywczego. Ja, kochani, idę na łatwiznę, idę kupić sobie fajne rzeczy. Chusteczki, 99 groszy. Kieluszki. Arbuzowe nawilżenie, dobra. Orzech laskowy, dobra. Jeden. Myślisz, że tak można? Minimum 40 gram. Nie gadaj. Po co mi te orzechy laskowe? Ja mam specjalną taktykę, czyli plecak na przód. Zaraz się zapinam z tyłu, to normalnie... Ej, nie, Fifi, jednak musisz zapiąć. Już jestem bezpieczna? Teraz już nic mi nie spadnie. Rzodkiewki, pierwsza rzecz. Czy ja to muszę ważyć? Cholera jasna, to ja nie wiem, czy mi starczy te 20 minut. Pietruszka luz. 8 groszy. Mogę jeść marchewki całe życie w takim razie. Nie. Stop. Czas stop. Czas stop, jak to się odbiera. No i dupa, już minutę zmarnowałem pierwszą, proszę państwa, ale to nic, nie ma problemu. Łąkę jedną, może limonkę. No co, myśleliście, że znowu wezmę 100 patyczków i 100 gumeczek? Tym razem nie będzie takiego kontentu, kochani, tym razem robię to z głową. Mafia dużo mnie nauczyła mnie, jak rozsądnie po prostu używać głowy. Kochany, nie zejdzie nam to dłużej niż 5 minut, co ci obiecuję. Jakby kupuję przydatne rzeczy, nie marnujemy rzeczy, pamiętajcie. I później rozdam prezenty wszystkim i przekupię ich, bo może wtedy powiedzą mi, że wygrałam. Nie no, nie wygram i tak, ale to co? Big Brain jak Wika w mafii. Chusteczki mi z Mikołajem dla Bartka, bo ma katar i to są świąteczne chusteczki. Drogie te rzeczy. Ile rzeczy zmieścisz do plecaka, twój budżet to 50 zł. Możesz tak. Chyba brać za darmo rzeczy. Nie było powiedziane, że nie wolno. No właśnie, mogę brać też serwetki. Rurka. Bardzo dziwnie się z tym czuję. Cukier, wykałaczka i serwetka. Mamy 5 rzeczy, to jest dobry wynik, stary. Ej, a co jak będę brał rzeczy od ludzi? Myślę, że też jest git, no nie? Pakujemy, co się da. To jest to jasne i tak, więc daję. Nie mam. Paragon? Może być. Cytryna, mandarynka, limonka. Wszystko po jednym. Takiego prytka. O, jeden ziemniak. Mam nadzieję, że oni nie powiedzą, że to są warzywa po prostu. Mleczko. Weź smakowe, 10 groszy więcej. Nie no, chłopie, 10 groszy, to grosza będzie kokoszka. Co? Przecież normalnie się bierze na przykład jedną cebulę. Normalnie się bierze jedną cebulę, przecież czemu nie wezmę jednej cebuli? Chłopie, z czego to można rodzinę wykarmić? A ja w ogóle śmieszne, że mam jedną śliwkę i 10 orzechów laskowskich. Orzech laskowski. Let's go! 99 groszy, mordzia, instant, twój deser, pyszny kubek, kisiel cytrynowy. Nigdy mnie tak nie jarał kisiel w moim życiu. Dobra, mleko na pewno nie jest drogie. Mleko jednak jest drogie, kochani. Cieplutka. Mogę sobie wziąć na przykład ciasteczko za 2,19. Ja ciasteczko widziałem za 8 groszy prawie. Najwyżej przegram, ale będę miała dobre ciasteczko. O, kocham miętusy, kojarzą się. One chyba drogie. I one nie mogą mieć żadnych papierków w środku, one się muszą zlepić w torebce i musisz tak odczepiać je na siłę i najlepiej, żeby jeszcze coś było, jakieś papierki przyczepione. Z torebki babci takie pod kościołem najlepsze. Chcemy cukier i to nie waniliowy, tylko wanilinowy. Widzieliście, dzieci? Ja się dowiedziałem o tym w podstawówce chyba jakoś, albo nawet w gimnazjum. Cytrynowy? Ja cytrynowego nie chcę. Ja bym chciał czekoladowy może, migdałowy. A co ja robię? To nie ma znaczenia. Mąka mi zawali cały plecak, a chcę go wykorzystać, bo w ogóle jest piękny. Może go wykorzystam na jakiś wyjazd, który się szykuje już niedługo? Spoiler? Nic nie słyszeliście, widzowie. Taką może być bombka na choinkę? Kto będzie, myślisz, ubierał choinkę z nich wszystkich? Wika. Wika. Your photo here. 6 zł. Bańki, wiesz dla kogo? Dla Oliwiera. Żeby puszczał bańki. Świeży? Hania. I będą razem sobie robić jej różne rzeczy. Wiem, że chusteczki są trochę lipą, ale jakby na kimś trzeba zaoszczędzić po prostu w tym odcinku. Bo Faust je miała. Normalnie teledysk, chce się tylko bawić. On był właśnie w takim stylu, takim trochę neonowym i tak dalej. Papier toaletowy. Kto ma często sakę? Patryk ostatnio miał. Kartkówka, stary. Szóstka! Naprawdę... A nie, jedynka. Ja się nie będę chwalił swoimi wynikami w szkole, ale mam nadzieję, że poprawisz to. Mogę dać korektor szkolny. Korektora nie mam. Git. Dziękuję ci bardzo, miłego. Robimy duże zamówienie. Poprosiłbym tak. Liść mięty, krewetkę w panierce. Normalnie, biorę z każdego jedną rzecz. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny. Pomogłyście mi bardzo. O, patrz. Przyprawa korzenna. Cukier waniliowy. Wanilinowy. Widzieliście, dzieci? Proszek do pieczenia. Dyk, tu jest game changer. Ja im o to wygrałem, nie? O chłopie, trochę pracy tu będzie. Ja myślę, że wygrałem. Skórka pomarańczowa. Przecież się bierze skórkę pomarańczową. Widziałeś jaki trik? To było szczerze powiedziawszy, to troszkę jestem pod wrażeniem. Kilogram kiełbasy za złotówkę? Nie. No tak, mordzia. Się bierze przecież kiełbaskę. To jest moja ostatnia rzecz. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że konserwy nie są jakieś super drogie.
konserwy są super drogie. Widzę, idealny model dla ciebie widzę. Nie, gdzie? Tu. O Jezu, jaka słodka! 0,75 groszy. Czy uda mi się znaleźć coś za 45 groszy? Kochani, to są prawdziwe emocje. Oglądajcie do końca mojego czasu. Kiedy będzie koniec mojego czasu? Kochani, uznajmy, że to się zapina, okej? Okay? Challenge zaliczony. Herbatniki. Tak w życiu jest. Jak ktoś raz droższego kupisz za 3 zł, to już wszystkie rzeczy za 3 zł będę kupował. Czy to miało sens, to powiedziałem? Nie. Co to jest w ogóle? Co to jest? To kupię specjalnie dla ciebie, Filipek. Trzeba wziąć Dotty Donuts, nasze ulubione. Winogronko małe. Chwilą przeszedł to obok nas ochroniarz i pewnie pomyślał, że nagrywam odcinek. To więcej rzeczy wyniesie za darmo z Biedronki w plecaku. To nie jest długopis, to jest marker. Myślę, że kosztuje 13 zł. Ja pierniczę, świat przalał. To wygląda jakby było tanie. 38 zł, ja pierniczę. To jest OP, patrzcie, ja to otwieram i każdą z tych rzeczy biorę z osobna. To jest OP. Kochani, 56 zł, 6 zł przekroczone, ale czy dla nich nie jest warto? Oczywiście, że warto. Tego też nie mam. Ja ci mogę dać ten. Nie, naprawdę? Szacun. Gumy, git. A, dobra. Dziękuję, ej, dobra, wygram dzięki wam. Uciekamy szybko stąd. Lecimy dalej. Dzięki wam bardzo, jesteście super. Wiemy. Poczekaj na pomoc. No nie, no chyba cię pogrzało. Nie, nie, nie. Poczekaj na pomoc. Ty, a ja mam 5 tych do wydania. A nie, to ja mogę to kupić. Przecież my mamy 50 zł do wydania. Ja pierdzielę. Zarąbałem się i mogłem wziąć jedną śliwkę. Mogłem wziąć wszystkie warzywa i owoce po jednej. Tylko ostatnia rzecz. Czy tu może mają ulotkę? To coś, kawa. O, dwie rzeczy, dziękuję wam bardzo, naprawdę, miłego dnia. Udało się, ostatnie dwie rzeczy, idealnie w czasie mi się wydaje. Winogrono też mam ważyć? Tak. Nie wiem, czy się najdroższy, 6 groszy. A teraz lecimy na podsumowanie i zobaczymy, kto wygrywa. Zaczynamy od Wiki. Pierwsza, i tutaj kochani, to jest czteropak, czyli w środku są cztery rzeczy. Oczywiście, że tak to się nie liczy. Co to jest w ogóle? Takie tutaj, takie właśnie bezsensowne rzeczy, takie skoro. Czyli totalnie w twoim stylu, tak? Jeszcze tak jak ty, jesteś bezsensowny. Ja pierdzielę. To, że jesteście z mafii, nie znaczy, że możecie się odzywać. Ej, słuchajcie, naprawdę dzisiaj jesteśmy chyba w kabarecie jakimś. To moją pierwszą rzeczą jest zestaw świąteczny dla świeżego. Ale śmierdzi tu za... Do składania! Oh, jest to zestaw świąteczny do samego składania ze wsążką z serduszkami. Nie masz tego prezenty! Czy on wyciągał śmieci? A za darmo rzeczy można. Nie wolno. Nie wolno. Dzwoń do Ali. Na każdym odcinku była zasada, że nie można było za darmo brać rzeczy. Kostek, wracaj tu! Zazwyczaj nie zaliczamy tej zasady, kiedy ktoś wyjmuje rzeczy za darmo. Ale Oliwier jest specjalny, więc dla niego zmieniamy za cały. Słuchajcie, jeśli taka jest zasada... Cisza! No poczekaj, mówię. Mam chrupeczki, też ta chrupka. Ja mam teraz świąteczny papier toaletowy dla Patryka, gdzie można napisać sobie jakąś listę. Ładnie, ładnie zapakowany. O, dziękuję. Zostawcie łapeczkę dla Julitki słodkiej. 1/4 damskiego dezyderantu. Poczekaj. Ja mam dla Oliwiera bańki wydane, zapakowane w troszkę z serduszkami. Ej, a dla mnie nie miło jest. Bardzo mi miło. Ja też. Pominęłaś. Nie, nie było w ogóle, bo tak, Patryk. A, ej, a dla mnie jest prezent. Masz rację, jestem troszkę łapczywy, przepraszam. Banan. I paf. Łada. Cukierek, mniam, mniam. No bańki tak, na koniec odcinka. Sprawdzian na ocenę dostateczną. Co ty gadasz? Czego? Ja mam zestaw świątecznych dekoracji taki sam jak dla świeżego, tylko że dla Hani, żebyście sobie mogli razem złożyć na świecie. Ja dla Bartunia, skoro się już tak upominał, mam świąteczne chusteczki z lizakiem, bo miała proforę zatoki. To są dla mnie chusteczki, bo się spłakałem, że nic nie dostałem. A moim kolejnym produktem jest Dotty Donuts! Czemu zapakowałeś w rękawiczkę? Wiesz co, nie, ja nie zapakowałem w rękawiczkę. Rękawiczka to był przedmiot. Oczywiście, że tak, patrząc na to, że można brać darmowe rzeczy i śmieci. Nie wziąłem żadnych śmieci. Ja mam dla Wikuni taką bombkę na święta, gdzie możesz sobie wsadzić czyjeś zdjęcie. Nie. Ciastko z wróżbą. O, dasz? Proszę. Spotka cię duży zaszczyt. Dla Faustynki mam takie fluer sensacyjne, bo jak miała teledysk, chce się tylko bawić, to tam był w takim stylu. Nie ma jej, więc tam sobie jako moją jedyną rzecz. Czemu ty wsadziłeś swoje ubrania do plecaka? A co, nie można za darmo rzeczy wsadzić? Ale to są twoje rzeczy, to ja też się zaraz rozbiorę cały i tam nie, wsadzę. No, nie, o nie, tylko nie, nie to. Ja przekroczyłam swój budżet, więc po prostu
jem rzodkiewki od pani. Już koniec? No bo ja wam kupiłam. Na prezenty kupiłam. To miło, że tak się podłożyła. Tak jest. Ej, zobaczysz. Tak, powiesz, co tu masz? Powiesz. Ja! Jul Bartoni. Marita. Bułeczka Bao. Ty no nie, to jest jedno. Nie. Jedno. Wziąłem każdej rzeczy inną. To jeszcze policz folię i miskę dodatkowo. Pyszne, musztarda. To jest opakowanie. Dobra, naklejka po ważeniu. Tak? Nie było tego w zasadach, więc możemy tak robić. Gumy ulubione, ostatnio się dowiedziałam, że od świeżego, proszę dla ciebie. O, dziękuję bardzo. Kolejny przedmiot dla mnie. Foliówka. To ja też foliówkę daję. Paragonex. Czy wy mieliście też tak, że poszliście do kasy i mieliście za dużo pieniędzy? Tak. Z tego powodu właśnie usuwam kalarepę. Masz, Julitka, co do ciebie? Ja mam do usunięcia kilogram kiełbasy. To też ma Julity. No i kochani, nadszedł koniec. Jeź! I mamy przedostatnie miejsce, proszę państwa. Dobra, drugie miejsce od końca. Paragon. I ten pomarańczowy aromat. Gumka recepturka. Łyżka z plastiku. Baton. No i niestety mamy miejsca od końca. Co to za paprom? To się liczy? Od żywki. Paprom. This is the end of me. Już nie mam nic więcej. Alright. Gumka recepturka. Magnes Wikinga. Opakowanie po Airpodsach. Kartonik od karty z hotelu. Powiedz. Kartonik. Okej, okay, paragon. Długopis. Okruchy. Pokrowiec na słomkę. What the fuck? Paragon. Plecak. Pasek. Opakowanie po wykałaczce. Woda. What the fuck? Czemu? Dobra, ja myślę, że śmieciarz wygrał. Uwaga, czapka. Konfetti z eventu Buddy na Narodowym. Telefon, iPhone. Wyjeżdża 5 złotych? Tak. No. Opakowanie po hamburgerze. Ale za wszelką cenę. Cekinek. Ciacho. Bluza. Folia. No i dobra, ja więcej śmieci nie zbierałem, także gratulacje. Przegrałem. Dla Kostka. Niech ma.